No cześć, tu są rzeczy w płatkach. Chciałam wam pokazać, bo właśnie ja lubię jak dodaję do rzeczy, kiedyś do chrupsów różnych dodawali bardzo często różne, no takie nie, metalowe takie kółka, co się potem z kolegami się rzucało tam coś, no teraz to już coraz rzadziej to robią, dodają albo nic, albo jakieś niewarte. No i ostatnio, niedawno kupiłem co właśnie najnowsze szokpiki i właśnie okazało się, że kupiłem je, bo gratis za darmo dodali do środka właśnie nie akurat tego robota, bo mogą być różne rzeczy. Właśnie ostatnio bardzo wszędzie wsadzają te Gwiezdne Wojny. Nie wszyscy muszą znać, ale właśnie chyba jakaś druga część wychodzi filmu i teraz bardzo reklamują. Jak ktoś nie zna Gwiezdne Wojny, to no ja już to mówiłem kiedyś, to wam puszczę, bo nie chcę mi się kłodać już znowu. Jest taki film jakiś, że takie latają rakiety, oni się nawalają takimi laserami. Ja nie oglądałem tego jakoś, nie, ale niektórzy mogą znać, że jest takie kosmiczne są. I to właśnie taka gra jest. No, czyli takie czasy kosmiczne, to jest taki właśnie film, była nawet zrobiona z tego gra, która jest z mojego dzieciństwa i ja tego akurat nie oglądałem, nie wiem. Ja zrobiłem wam głosowanie na mojej stronie. Co myślicie, że wyleci mi właśnie z tego? I może być albo właśnie taki robot, jak z drugiej strony. Albo jakiś taki mały piszon, bardzo taki owłosiany, jak pies, człowiek. Nie wiem. Albo takie jakiś dekiel, takie coś, jakiś też jak, trochę jak robot, albo latający, może jakiś latający, nie wiem. Albo taki złoty robot. O, tego złotego to bym nawet chyba chciał najlepiej, jakby był, bo fajny. Taki ma ryjec, taki fajny nawet, bo wygląda trochę jak człowiek. I robimy głosowanie na mojej stronie. Co myślicie, że będzie, czy 1, 2, 3, 4 i no właśnie wygrał ten małpiszon psowy. No właśnie, ja też chyba chciałbym, żeby on mi wypadł, no ale to będziecie mieli niezłe zdziwko, bo nie wypadł i no gratuluję tym osobom, co wybrali 4. No nie będę jeszcze mówił, co było w płatkach, bo zobaczycie na filmie. No ciekawe co będzie, ciekawe, zobaczymy. No to te płatki, one są nawet dobre, to są te czekoladowe z tym takim psem na rysunku, co tutaj się czai na te... No ja nigdy płatek nie lubię otwierać, bo zawsze mam tutaj z tym problemy, bo nie wiem czy to mam otwierać tak jak chrupsy, że tak, czy mam otwierać tak, że czymś uciąć. Ja teraz akurat nie mam czym nawet. No ale zawsze coś mi się kończy tak, że się robi taka mała dziura i potem z tego się robi coraz większa dziura i potem się wysypują te płatki mi To jest taka robota na... No taka co nie, może wy macie jakiś sposób, co można to otworzyć jakoś tak normalnie. No nie, o to próbuję. No wam to otworzę i pokażę, że ten małpiszon, czy nie. Co zrobić, żebyście widzieli? Moje płatki.
Dobre. No i zobaczmy, czy muszę teraz się dokopać właśnie tej zabawki, co nie będzie jakieś łatwe, ale zobaczmy. A może wsadzę. A, tak trzeba będzie najlepiej, a. O, jest tam. No i wiecie, skoszę nie wiem, całą paczkę, bo już na pół się tutaj rozwaliła, no i będą mi się wysypywać, ale już jest tutaj blisko. Jest! Jest ten, co chciałem, robot. Patrzcie. A, nie było jednak małpiszona. To się pomyliliście, ale on był na trzecim miejscu, albo na ostatnim teraz wybranym. Jak to wygląda. Potem już. No i gratuluję tym, co zagłosowali właśnie na tego robota i. Dobra, ja to teraz otworzę. No. A, tu znowu folijka, no. To narobią tych opakowań. Się nie da otwierać, jak porobią nowe opakowania i te, no płatków też powinien zrobić lepsze, bo o, dobre się dziury robią. O. Tak to wygląda już otwarte i a nie, to jest takie, możecie sobie gdzieś postawić. Szkoda, że nie ma nóg, bo wolałbym, żebym był taki cały, żeby mógł nim ruszać i chodzić, no ale za darmo, to też jest fajne i polecam wam. Może wam się trafi coś, nie wiem, lepszego chyba nie możecie znaleźć. Bo jest super. No, ja się z wami żegnam. Dla mnie jest bardzo spodobane i zajebos.